Sponsorem programu jest Termoinstal, dostawca energooszczędnych systemów grzewczych. Sympatyków sportu serdecznie wita Roman Kiroński. Ostatni akt zasadniczej rundy rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi. Przed momentem Janusz Kołodziej, Tomasz Golob udający się do parkingu. Na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu Unia Tarnów, drużyna, która ma na swoim koncie aktualnie 14 zdobytych punktów, te bardzo ważne 3 zdobyła w tym dramatycznym, kapitalnym pojedynku z drużyną Unii z Leszna, rozgrywa swoje spotkanie z gospodarzami, wciąż aktualnym mistrzem Polski, z tym właśnie zawodnikiem w składzie, Jasonem Krampem, przypominam, aktualnym mistrzem świata. Drużyna z Wrocławia ma na swoim koncie 13 zdobytych punktów, a więc już to świadczy, jak wielką stawkę ma ten pojedynek, który za chwilę się rozpocznie. Drużyna Atlasa w zaległym spotkaniu na własnym torze przegrała nieoczekiwanie z ZKŻ-em Kronopol Zielona Góra. Tu w tej chwili mamy już 19.04, mecz powinien rozpocząć się o godzinie 19, ale sędzia pan Marek Wojaczek, no niestety, po interwencji trenera zespołu Jaskółek Romana Jankowskiego nie zgodził się na rozpocznięcie tego spotkania, nakazał równanie, walcowanie toru na Stadionie Olimpijskim, tam obok niego specjalista, oczywiście w cudzysłowie, od przygotowania, od robienia toru, trener Atlasa, trener także narodowej reprezentacji Marek Cieślak. On doskonale wie, jak przygotować tor pod zawodników tarnowskich Jaskółek. Dowodem tego są fatalne właśnie występy naszych zawodników w ostatnich latach tu właśnie na torze. Drużyna Atlasa, przypomina, 13 punktów. W sobotę, dzień przed tym meczem, oddała walkowerem pojedynek w Toruniu, całe siły koncentrując właśnie na ten bardzo ważny dla nich i także dla zespołu Jaskółek mecz w ostatniej kolejki. Drużyna Atlasu ma 13 punktów. 13 punktów ma także ZKŻ Zielona Góra, który rozgrywa dziś spotkanie z bydgoską Polonią na torze Bydgoszczy. Bydgoszczanie w tej chwili mają na swoim koncie 9 punktów. Już nic ich nie uratuje przed zajęciem ostatniej lokaty. No ale bydgoszczanie są w takiej sytuacji, że mogą po prostu rozdawać karty. Mogą sobie dziś wybrać przeciwnika już w barażowym pojedynku. Jeżeli przegrają na własnym torze z drużyną ZKŻ Kronopol Zielona Góra przy ewentualnej porażce Unitarnów, to właśnie z drużyną Unitarnów by walczyli w barażowych pojedynkach, którego stawką będzie nie tylko niestety utrzymanie się w szeregach żużlowej ekstraklasy. Nie o takim finale marzyli tarnowscy kibice, nie o takim finale marzyli zawodnicy tarnowskich Jaskółek. Drużyna Atlasa Wrocław do tego spotkania przystępuje w pełni zmobilizowana, mimo iż kilka dni temu wcześniej przeszedł operację rzepki Jason Kram, nie startował w ostatnich spotkaniach, tym razem pojawił się na torze po to, aby pomóc swoim kolegom. W drużynie gości wystąpi także Hans Andersen, powrót także Kenneta Bierę, Chrisa Holdera, a więc wszystko co najlepsze w zespole drużyny Atlasa. Jeszcze tam badanie jakości wrocławskiego toru, sprawdzanie przez zawodników tarnowskiej Unii. Trener, koordynator Roman Jankowski zdecydował, że w tym spotkaniu nie pojedzie, no fatalnie czujący się na takim właśnie kopie, na takim rozoranym torze Kamil Zieliński. W jego miejsce desygnował do składu Hinka Stichauera. Będzie to drugi występ juniora z Czech, aktualnie brązowego medalisty tego kraju, a z numerem startowym 7 pojedzie Andrzej Głuchy. Roman Jankowski, który przyprowadził zespół na prezentację, z numerem startowym 1 w drużynie Jaskółek Tomasz Golob. Tomasz Golob, obok niego w parze Jacek Rępała, kapitalny występ przeciwko drużynie Unii z Leszna, 10 zdobytych punktów. Z numerem startowym 3 w zespole Jaskółek pojedzie Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej chyba jeden z większych zawodników, którzy tu na torze we Wrocławiu radzą sobie w miarę przyzwoicie. Partnerem Janusza Kołodzieja będzie w parze Marcin Rępała. Trener Jankowski daje szansę temu zawodnikowi, żużlowcowi Jaskółek, który w ostatnim okresie, no niestety, nie zachwycał. Z numerem startowym 5, żużlowiec, na którego liczą kibice, którzy przybyli na ten pojedynek, także z Tarnowa, Rune Holta. Rune Holta, Tomasz Golob, Janusz Kołodziej.
dwa dni wcześniej na torze w Częstochowie wywalczyli złoty medal w Mistrzostwach Polski Par z numerem startowym 6, właśnie wspomniany Czech Hynek Stichauer, i siódemką zobaczymy Andrzeja Głuchego. To zespół Jaskółek. Drużynę gospodarzy rywali Tarnowskiej Unii przyprowadził kierownik pan Michał Guraj. Z numerem 1 pojedzie Hans Andersen, zawodnik, który w poprzednim sezonie, startując w barwach unitarnów, przyczynił się do zdobycia klubowego Pucharu Europy. Partnerem Hans Andersena będzie Krzysztof Słaboń, zawodnik mający także kanadyjską licencję. Jego tato, także Ongiś Żużlowiec, właśnie mieszka w Kanadzie. Krzysztof Słaboń miał zmienić barwy klubowe, miał startować w którymś z klubów pierwszoligowych. Ostatecznie w trudnej sytuacji kadrowej ściągnęli go do swej drużyny właśnie trenerzy. Z jedenastką Tomasz Gapiński. Świetna postawa w finałowym turnieju Mistrzostw Polski Par. Tam druga lokata właśnie z Jaskółkami. Wygrany barażowy pojedynek z Krzysztofem Kasprzakiem. Z dwunastką pojedzie także doskonale jeżdżący w lidze Kenneth Bierę. Z numerem 13 aktualny mistrz świata, zawsze owacyjnie witany, przypominam, kilka dni temu wcześniej przeszedł zabieg Jason Kram. Z czternastką Piotr Korbel. Żużlowiec wypożyczony z RKM-u z Rybnika, no na pewno żużlowiec nie najwyższej klasy. I z numerem 15 kolejny zawodnik, na którego liczy trener Marek Cieślak, na którego liczą kibice Chris Holder. Ten główny sektor pod wieżą, tak właśnie nazywany jest ten sektor we Wrocławiu, jeszcze pusty, tam wisiał jedynie transparent o treści: jesteśmy w Toruniu, czekamy na mecz. To oczywiście protest wrocławskich kibiców po tym, jak drużyna wrocławska oddała punkty walkowerem właśnie w zaległym pojedynku z Unibaxem. Taka sytuacja w polskiej lidze, praktycznie w ekstralidze, do tej pory się nie zdarzyła. Ale przed nami już pierwszy wyścig, wyścig w kategorii juniorów, którym na starcie zobaczymy ze strony gospodarzy pojadą Piotr Korbel w czerwonym kasku, drugie pole startowe, jego partnerem będzie Chris Holder, a para drużyny Jaskółek to występujący z numerem 6 na plastronie w żółtym pokrowcu Hynek Stichauer i Andrzej Głuchy. Tam jeszcze poprawki przy motocyklu Hynka Stichauera. Hynek Stichauer do tej pory zaliczył jeden występ w zespole Tarnowskich Jaskółek. Był to mecz na torze w Zielonej Górze. Hynek wystartował wtedy tylko w jednym biegu. Przyjechał na ostatnim miejscu. No i oczywiście już nie otrzymał więcej szansy na kolejny występ. Zobaczymy, jak radził będzie sobie tutaj na tym trudnym zawsze, podczas zwłaszcza ligowych spotkań, torze we Wrocławiu. Tor pierwszy Hynek Stichauer. Na torze drugim w kasku czerwonym Piotr Korbel. Na torze trzecim w białym pokrowcu Andrzej Głuchy. Na torze czwartym, no chyba faworyt tego wyścigu, nie ma co ukrywać, Chris Holder. Przeszkadzają nam nieco mali kibice. Cała czwórka już na starcie. Wyścig otwarcia. Tu liczy się każdy punkt. Tarnowianom remis w tym spotkaniu oczywiście zapewnia udział w czołowej szóstce. Stichauer, Korbel, Głuchy, Holder. Jeszcze tam zwlekają ze startem. No i niestety, nie wytrzymał nerwowo reprezentant Tarnowskich Jaskółek, Hynek Stichauer, tam dotknął tej taśmy, sędzia Marek Wojaczek podjął błyskawicznie decyzję, Hynek Stichauer wykluczony z tego biegu. A więc w powtórce zobaczymy na starcie tylko trójkę zawodników, osamotniony Andrzej Głuchy na trzecim polu startowym walczył będzie z Piotrem Korbelem i Chrisem Holderem. A więc już na początku niepowodzenie żużlowców Tarnowskich Jaskółek. Trójka zawodników na starcie, czerwony Korbel, biały Głuchy, niebieski Chris Holder. Wystartowali, dobry start jadącego w kasku niebieskim Holdera. Holder obejmuje prowadzenie, za jego plecami Andrzej Głuchy. Już daleko z tyłu pozostał Piotr Korbel. Jeszcze raz podkreślam, na pewno Piotr Korbel nie jest zawodnikiem wysokiej klasy, no ale po prostu także braki kadrowe w zespole Atlasu spowodowały, że został ściągnięty z Rybnika, wypożyczony z tego klubu, ale do tej pory nie spisuje się w lidze rewelacyjnie. Ale w tym wyścigu wszystko na to wskazuje. Zdobędzie jeden punkt, bo nie ma wykluczonego Hynka Stichauera. Pewne prowadzenie Chrisa Holdera, na drugiej pozycji Andrzej Głuchy, a więc ten wyścig układa się na wygraną 4-2 zawodników Atlasa. Przypominam, pierwszy mecz rozegrany na torze w Tarnowie po zaciętym przebiegu zakończył się zwycięstwem Jaskółek w stosunku 46-44. Chris Holder, niezagrożone prowadzenie, pewnie jedzie po swoje 3 punkty. Oczywiście także w parkingu zawodnicy Tarnowskich Jaskółek
z niecierpliwością, z zainteresowaniem śledzą to, co dzieje się na torze Bydgoszczy. Ten mecz tu we Wrocławiu rozpoczął się z ponad półgodzinnym opóźnieniem przeznaczonym właśnie na równanie tego, jak zawsze we Wrocławiu, fatalnego toru. W pierwszym wyścigu wygrywa Chris Holder w czasie 65,50 sekundy. Na drugim miejscu Andrzej Głuchy, 2 punkty dla zawodnika Jaskółek. Trzecia lokata, 1 punkt dla Piotra Korbela. Wykluczony został za dotknięcie taśmy już na starcie Hynek Stichauer. A więc pierwszy wyścig kończy się wygraną zespołu gospodarzy 4-2 i oczywiście taki jest rezultat tego pojedynku. Popatrzmy na powtórkę startu. W trzyosobowym składzie czerwony Korber, biały Głuchy, niebieski Chris Holder. Z czwartego pola startowego już zawodnik Atlasa wygrywa walkę na pierwszym łuku, wygrywa także ją na przeciwległej prostej. Próbuje jeszcze w pierwszej fazie walczyć z nim Andrzej Głuchy, ale na dystansie zdecydowanie lepszy reprezentant drużyny z Wrocławia. To właśnie sektor, na który powrócili już kibice, którzy zawiesili ten transparent, a my czekamy na start do wyścigu drugiego, w którym dojdzie do pojedynku, no przede wszystkim chyba Tomasza Goloba z Hansem Andersenem. W kasku czerwonym z pierwszego pola pojedzie właśnie Duńczyk Hans Andersen, żużlowiec, który zdobył po raz kolejny tytuł mistrza swojego kraju. W kasku żółtym na drugim polu startowym Tomasz Golub, w kasku niebieskim Krzysztof Słaboń i w kasku białym Jacek Rępała. Jacek Rępała pierwotnie miał nie startować w tym pojedynku. W trudnej sytuacji trener Jankowski ściągnął go z Wysp Brytyjskich po to, aby Jacek próbował powalczyć, aby pojechał co najmniej tak jak w meczu przeciwko Unii z Leszna. Świetny start w wykonaniu Andersena, ale jeszcze lepsze wykonanie Tomasza Goloba. Tomasz Golob przed dwójką goniących go rywali został niestety z tyłu Jacek Rępała. On się już praktycznie chyba nie będzie liczył w tej stawce. Tomasz Golob na prowadzeniu, ale za jego plecami w kasku niebieskim Krzysztof Słaboń, dopiero trzeci Hans Andersen, a więc ten bieg układa się na rezultat remisowy 3-3. Daleko z tyłu stracił już sporo dystansu Jacek Rępała. Tomasz Golob utrzymuje prowadzenie, choć tam próbuje go jeszcze atakować jadący na drugiej pozycji w niebieskim pokrowcu Krzysztof Słaboń. Tomasz Golob, Krzysztof Słaboń, Hans Andersen. Taka jest kolejność. Zawodnicy rozpoczęli ostatnie okrążenie. Sytuacja na torze nie ulega zmianie. Tomasz Golob, Krzysztof Słaboń, Hans Andersen. Daleko, daleko z tyłu Jacek Rępała. Te brawa, także sporej grupki kibiców, która zajmuje tu miejsca na głównej trybunie, to dla zwycięzcy drugiego wyścigu Tomasza Goloba. Lider zespołu Jaskółek wygrywa w czasie 64,50 sekundy. Na drugim miejscu Krzysztof Słaboń. Dopiero trzeci, jeden z faworytów tego biegu, Hans Andersen. Na czwartym miejscu zupełnie jadący bez wyrazu Jacek Rępała. Drugi wyścig kończy się więc wygraną zespołu Atlasa 4-2 i drużyna Atlasa nadal utrzymuje to dwupunktowe prowadzenie wywalczone w pierwszym wyścigu 7-5. Popatrzmy raz jeszcze, świetny start z pierwszego pola Andersena, ale teraz ładnie tam założył się na niego Tomasz Golob. Bliżej krawężnika Hans Andersen, kapitalne teraz przyspieszenie w wykonaniu Tomka Goloba. Tomek Golob obejmuje prowadzenie. No szkoda tylko, że Jacek Rępała nie jedzie w takim stylu, jak startował, jak wystąpił w ostatnim meczu przeciwko drużynie Unii z Leszna, kiedy Jacek jeździł wprost rewelacyjnie. Po dwóch wyścigach na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu drużyna Atlasa w tym bardzo ważnym meczu prowadzi 4-2. Hurtownia metalowa Elvetix oferuje systemy zamocowań, materiały spawalnicze oraz wszelkie narzędzia dla profesjonalistów i amatorów. W naszej stałej ofercie znajdziecie Państwo m.in. gwoździe, śruby, wkręty do dachu, nity, kołki, a także materiały ścierne, wiertła, piły, złącza budowlane i drut spawalniczy. Od wielu lat zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie firm i inwestycji. Zawsze zgodnie z zamówieniem i na czas. Hurtownia metalowa Elvetix. Karnów, ulica Hodowlana 4. Telefon 014 628 82 23. Zapraszamy także na sąsiednie stoisko naszego kooperanta, hurtowni elektrycznej Pietras.
fotografia cyfrowa i tradycyjna, zamówienia przez internet oraz nowość, kubki, puzzle i koszulki ze zdjęciem. Uwaga, promocja! Format 10x15 w cenie zdjęć 9x13, a przy zamówieniach powyżej 100 sztuk dodatkowy rabat. Centrum Fotografii Piotr Grzyb, najwyższa jakość, potwierdzona certyfikatami Fujifilm i Kodak Express. Tarnów, Przecznica Strusińska 4-6. Zadzwoń 014 622 48 49 lub odwiedź nas w internecie www.cfoto.pl. Centrum Fotografii Piotr Grzyb. Czekamy na Ciebie! Szukasz dobrego serwisu? Przyjedź do Tarlandu, największego w regionie przedstawiciela międzynarodowej sieci serwisów Auto Distribution AD Polska. Tarland to partner godny zaufania. Autoryzowana stacja obsługi samochodów Tarnów Klikowska 101C oferuje przeglądy bieżące, remonty silników i skrzyń biegów, pełną obsługę klimatyzacji, serwis elektryczny, sprzedaż i serwis ogumienia. Tarland, dealer bagażników Thule i Fapa. Nowość, pełna oferta części do rozruszników i alternatorów. Kupuj części samochodowe w sklepach przy ulicy Pracy 9 oraz Nowy Świat 39 i korzystaj z promocji. Co miesiąc szukaj nowych promocji na stronach www.tarland.com.pl, bo w Tarlandzie przez cały rok dbamy o to, abyś jeździł bezpiecznie. Wybierając nas, wybierasz bezpieczeństwo. Nie bez przyczyny Impresja wabi artystycznymi skojarzeniami. W tych eleganckich wnętrzach, delektując się wykwintnymi potrawami kuchni francuskiej i włoskiej, smakuje się czar renesansowej starówki. Tu dania kuchni autorskiej, wzbogacone wybornymi trunkami z różnych stron świata, zapewniają prawdziwe rozkosze podniebienia. Impresja to miejsce, w którym uroczysta kolacja, spotkanie towarzyskie czy rodzinne, a nawet biznes lunch zyskują prawdziwie szykowną oprawę. Restauracja Impresja, Tarnów, Rynek 12. Czynne codziennie od 12. W każdy piątek, sobotę i niedzielę zapraszamy na wieczorki taneczne. Marksus poleca żaluzje poziome 16 i 25 mm, żaluzje drewniane, maty drewniane rolowane, rolety tekstylne wolnowiszące w kasetach, rolety rzymskie, rolety zewnętrzne antywłamaniowe, bramy garażowe rolowane, markizy tarasowe, ekskluzywne karnisze oraz siatki przeciwowadom ramkowe i rolowane. Marksus, Tarnów, ulica Graniczna 74, Koszyce Wielkie, ulica Stroma 19, telefon 014 634 1230. W wyścigach we Wrocławiu drużyna Flasa prowadzi z Unią 7-5. Mam informację z Bydgoszczy, tam świetny początek w wykonaniu Polonii. Side Foodinowi Buczkowski pokonali parę drużyny z Zielonej Góry, Zęgotę i Klinga 5-1. Kolejne trzy wyścigi zakończyły się remisem, a więc na razie dobry układ dla zespołu Jaskółek. Drużyna bydgoskiej Polonii prowadzi 14-10. Na torze we Wrocławiu wyścig trzeci, w którym zobaczymy na torze pierwszym w kasku żółtym Janusza Kodzieja. Na drugim polu startowym w czerwonym pojedzie Tomasz Gapiński, w kasku białym trzecie pole startowe Marcin Rępała i w kasku niebieskim Kenneth Bierę. Gapiński, jeszcze raz przypominam, świetna postawa w finałowym turnieju Mistrzostw Polski par rozegrany na torze w Częstochowie, tam drużyna Atlasa. Jeździł Gapiński Jędrzejak, przegrała tylko z duetem zespołu Jaskółek Tomaszem Golobem i Rune Holtą rezerwowym Januszem Kołodziejem. Kenneth Bierę to z kolei zawodnik, który jeździł w drużynie srebrnych medalistów drużynowego Pucharu Świata. Trudne zadanie Janusza Kołodzieja. Żółty Kołodziej, czerwony Gapiński, biały Marcin Pała, niebieski Kenneth Bierę. Świetny start zawodników z Wrocławia. Prowadzenie obejmuje Kenneth Bierę. Na drugiej pozycji w czerwonym Gapiński potwierdza, że jest w dobrej dyspozycji. Na trzecim miejscu atakujący, próbujący walczyć Janusz Kołodziej. No niestety, podobnie jak najstarszy z braci Rępałów Jacek, tym razem na ostatniej pozycji jedzie Marcin. Otrzymał szansę od trenera Jankowskiego, ale jak wskazuje sytuacja w tym wyścigu, chyba ją nie potrafi wykorzystać. Daleko odjechał swoich rywali Kenneth Bierę. Dwoi, troi się Janusz Kołodziej, zawsze waleczny, zawsze ambitny, próbuje dobrać się do skóry Tomasza Gapińskiego. Różnica niewielka, strata niewielka, wciąż jeszcze szansa na zajęcie z nami drugiego miejsca, bo chyba Kenneth Bierę jedzie pewnie po zwycięstwo. Tomasz Gapiński jednak czujnie, uważnie, znów bardzo, bardzo daleko z tyłu niestety Marcin Pała. Bierę, Gapiński, Janusz Kołodziej, jeszcze jeden atak niestety nieskuteczny. Trzeci wyścig to podwójne wygrana
drużyny Atlasu w stosunku 5-1. Pierwszy na mecie zameldował się Kenneth Bierre, wygrywa w czasie 64,10 sekundy. Druga lokata dla Tomasza Gapińskiego. Trzecie miejsce próbującego walczyć o co najmniej drugie miejsce Janusza Kołodzieja i na czwartym miejscu bez punktu Marcin Rempała. Drużyna gospodarzy wygrywa więc 5-1, powiększa przewagę. W tym momencie wynosi ona już 6 punktów, 12-6. Popatrzmy nas jeszcze. Żółty Kołodziej w pierwszej fazie niezły start. Teraz zamknięty na krawężniku przez Gapińskiego. Wykorzystał ten moment także Kenneth Bierre, startującego z czwartego pola. Nie liczy się już tej stawce Marcin Rempała. Kenneth Bierre pewnie jedzie po zwycięstwo. Na drugiej pozycji Tomasz Gapiński, a więc dwa punkty, także bonus. Próbujący do końca walczyć Janusz Kołodziej, tym razem tylko z jednym punktem. 12-6. Czekamy na starty do wyścigu czwartego, w którym zobaczymy na torze pierwszym w kasku czerwonym Jasona Krampa. W kasku żółtym pojedzie Rune Holta. Zawodnik świetnie jeżdżący także w ostatnim turnieju Grand Prix, rozegranym na torze praskiego marketu. Tam zajął trzecią lokatę. Przypominam zatem niesamowitym Nicky Pedersenem za Jarkiem Hampelem, który doznał niestety kontuzji, złamania ręki. W kasku niebieskim, w miejsce Korbela, tego można się było spodziewać, pojedzie Chris Holder, zwycięzca wyścigu juniorów. I w kasku białym, w miejsce Hinka Stichauera, pierwsza rezerwa taktyczna zastosowana przez trenera, koordynatora Romana Jankowskiego, Andrzej Głuchy, który ma na swoim koncie dwa punkty, porażka właśnie z Chrisem Holderem. A więc jeszcze raz skład tego wyścigu: od krawężnika w czerwonym Jason Crump, w kasku żółtym Rune Holta, w niebieskim Chris Holder w miejsce Korbela i w kasku białym w miejsce Hinka Stichauera, rezerwa taktyczna Andrzej Głuchy. Wyścig czwarty. 6 punktów przewagi drużyny gospodarzy Atlasa. Czerwony Kramp, żółty Holta, niebieski Holder, biały Andrzej Głuchy. Dobry start jadącego w kasku żółtym Holty. Holta obejmuje prowadzenie. Holta na drugiej pozycji w tej chwili w kasku czerwonym Kramp. Obok niego w niebieskim Holder. Na czwartej pozycji Andrzej Głuchy. Chyba niewiele będzie miał szans w tym pojedynku. My cieszmy się z prowadzenia Rune Holty, chociaż na pewno jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Przede wszystkim ten próbujący go w tym momencie gonić Jason Crump. Ale na pewno także ogromna ambicja Australijczyka. Przypominam, dopiero kilka dni temu operacyjny zabieg. W trudnej sytuacji dla zespołu nie wahał się ani przez moment. Drużyna Atlasa, gdyby ten mecz przegrała, znalazłaby się praktycznie poza czołową szóstką. Dla mistrzów kraju byłby to przecież niesamowity cios. W dalszym ciągu na prowadzeniu Rune Holta, jeszcze kolejny atak ze strony Jasona Crumpa, świetnie jadący Rysiek, tak popularnie nazywają go kibice nie tylko w Tarnowie. Jeszcze jeden atak w wykonaniu Jasona Crumpa, trzyma krawężnik Rune Holta, będzie pierwszy, jest pierwszy. Zwycięstwo w czwartym wyścigu Rune Holty. Wygrywa w czasie 65,50 sekundy. Drugi na mecie Jason Crump. Trzecia lokata, jeden punkt dla Holdera. Na czwartym miejscu bez punktu Andrzej Głuchy. 3-3. Taki jest rezultat czwartego wyścigu. I 15-9 nadal prowadzi zespół Atlasa z Wrocławia. Kolejne meldunki z Bydgoszczy. Tam znów świetna postawa bydgoszczan. Okoniewski, Klecha wygrali podwójnie z Walaskim i Świderskim. I drużyna bydgoskiej Polonii prowadzi już 19-11, a to przy tym rezultacie tu na torze we Wrocławiu jest rezultat niezwykle korzystny jaskółek. Popatrzmy raz jeszcze, popatrzmy przede wszystkim na świetny, kapitalny start z drugiego pola Rune Holty. Holta zamknął przy krawężniku Jasona Crumpa, daleko odjechał pod bandę Andrzej Głuchy, nie będzie się już liczył w tym wyścigu, nie ma najmniejszych szans. Tam o drugą pozycję walczą dwaj klubowi koledzy, właśnie Chris Holder z Jasonem Crumpem. Jason Crump do końca będzie nękał atakami Rune Holte, ale Rune Holta potwierdził także, że znajduje się w znakomitej dyspozycji, że ta trzecia lokata w Pradze, że ten złoty medal w Mistrzostwach Polski par rozegranych na torze w Częstochowie, na relacje z tej imprezy, także wkrótce zapraszamy na naszym ekranie, nie byłaby najmniej dziełem przypadku. Czekamy na starty do wyścigu piątego. W kasku żółtym na pierwszym polu startowym zobaczymy Tomasza Goloba, wygrał swój pierwszy wyścig przed Słaboniem i Andersenem. W kasku niebieskim pojedzie Kenneth Bierre, to aktualny rezultat tego spotkania. Przypominam, także 3 punkty na koncie tego zawodnika, więc dwóch niepokonanych żużlowców.
Kenneth Bierem przyjechał przed Gapińskim i Januszem Kołodziejem oraz Marcinem Rępałą. W kasku białym pojedzie Jacek Rępała, który pierwszego swojego wyścigu nie może zaliczać do udanych, i w kasku czerwonym ten także świetnie jeżdżący także w tym meczu Tomasz Gapiński. Popularny Gapa wystartuje z czwartego pola. Wyjeżdża Tomasz Gollop. Czy powtórzy swój sukces pierwszego wyścigu? Na pewno groźni rywale, świetnie dysponowany Kenneth Biery i Tomasz Gapiński. Tomasz Gollop jeszcze zwleka z podjechaniem do startu. No ten pierwszy jego bieg, pierwszy jego wyścig, wygrana przed Słaboniem Andersenem, na pewno wlała trochę otuchy w serca tarnowskich kibiców. Tomek Gollop nigdy tutaj na torze we Wrocławiu w ligowych spotkaniach nie radził sobie najlepiej. W kasku czerwonym, najbliżej pod bandą, Gapiński. Na pierwszym polu startowym Tomasz Gollop. Jeszcze raz skład wyścigu piątego. Od krawężnika żółty Gollop, niebieski Kenneth Biele, biały Jacek Rępała, czerwony Tomasz Gapiński. Start, walka na pierwszym łuku, walka wygrana przez zawodników drużyny Atlasa. Na prowadzeniu ponownie Kenneth Biere, za jego plecami Tomasz Gapiński, a więc mamy podobną sytuację jak w wyścigu trzecim, kiedy ta para wygrała przed Kołodziejem i Marcinem Rępałą. Znów na czwartej pozycji, tylko na czwartej pozycji Jacek Rępała. Już traci sporo dystansu. On na pewno nie ma szans na nawiązanie walki, ale czy taką szansę ma jeszcze jadący, no w tym momencie już kilkanaście metrów z tyłu za prowadzącym duetem Tomasz Gollop? Niewiele na to wskazuje. Niebieski Kenneth Biere, czerwony Tomasz Gapiński. Na trzeciej pozycji Tomasz Gollop. Niedobry układ, niedobra sytuacja dla żużlowców jaskółek. Zanosi się na niestety kolejną podwójną porażkę. A to zwycięstwo będzie dziełem, no chyba jak się okazuje na starcie, wspaniale dysponowanego duetu drużyny Atlasa, Kenneta Biere i Tomasza Gapińskiego. Tu w tym wyścigu już nic się nie zmieni. Pewne podwójne zwycięstwo zespołu gospodarzy, którzy w ten sposób powiększają przewagę już do 10 punktów. Zwycięża Biere w czasie równe 65 sekund. Drugi na mecie zameldował się Tomasz Gapiński. Ta para po raz drugi wygrywa w tym spotkaniu swój wyścig podwójnie. Dopiero trzecie miejsce dla Tomasza Gollopa, a więc potwierdzają się awersje Tomka do tego właśnie toru przygotowanego przez jego trenera z reprezentacji Marka Cieślaka. Na czwartym miejscu znów bezbarwnie jadący w tym wyścigu Jacek Rępała. Popatrzmy na powtórkę. Żółty Tomasz Gollop. Wydawało się, że być może potrafi objąć prowadzenie, ale tu w tym momencie świetna postawa dwójki zawodników Atlasa. Prowadzenie obejmuje Kenneth Biere. W jego ślady po tej swojej na pewno jakiejś tam ulubionej, doskonale znanej ścieżce popędził Tomek Gapiński. Zwycięży Kenneth Biere. Gapa będzie na drugim miejscu. Tomek Gollop tylko niestety trzeci. Hurtownia metalowa Elmetrix oferuje systemy zamocowań, materiały spawalnicze oraz wszelkie narzędzia dla profesjonalistów i amatorów. W naszej stałej ofercie znajdziecie Państwo m.in. gwoździe, śruby, wkręty do dachu, nity, kołki, a także materiały ścierne, wiertła, piły, złącza budowlane i drut spawalniczy. Od wielu lat zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie firm i inwestycji. Zawsze zgodnie z zamówieniem i na czas. Hurtownia metalowa Elmetrix. Tarnów, ulica Hodowlana 4. Telefon 014 628 82 23. Zapraszamy także na sąsiednie stoisko naszego kooperanta, hurtowni elektrycznej Pietras. Fotografia cyfrowa i tradycyjna, zamówienia przez internet oraz nowość, kubki, puzzle i koszulki ze zdjęciem. Uwaga, promocja! Format 10x15 w cenie zdjęć 9x13, a przy zamówieniach powyżej 100 sztuk dodatkowy rabat. Centrum Fotografii Piotr Grzyb, najwyższa jakość, potwierdzona certyfikatami Fujifilm i Kodak Express. Tarnów, Przecznica Strusińska 4-6. Zadzwoń 014 622 48 49 lub odwiedź nas w internecie www.cfoto.pl. Centrum Fotografii Piotr Grzyb. Czekamy na Ciebie! Szukasz dobrego serwisu? Przyjedź do Tarlandu, największego w regionie przedstawiciela międzynarodowej sieci serwisów Auto Distribution AD Polska. Tarland to partner godny zaufania. Autoryzowana stacja obsługi samochodów Tarnów Klikowska 101C oferuje przeglądy bieżące, remonty silników i skrzyń biegów, pełną obsługę klimatyzacji, serwis elektryczny, sprzedaż i serwis ogumienia. Tarland, dealer bagażników Thule i Fapa. Nowość, pełna oferta części do rozruszników i alternatorów.
Kupuj części samochodowe w sklepach przy ulicy Pracy 9 oraz Nowy Świat 39 i korzystaj z promocji. Co miesiąc szukaj nowych promocji na stronach www.tarland.com.pl, bo w Tarlandzie przez cały rok dbamy o to, abyś jeździł bezpiecznie. Wybierając nas, wybierasz bezpieczeństwo. Nie bez przyczyny Impresja wabi artystycznymi skojarzeniami. W tych eleganckich wnętrzach, delektując się wykwintnymi potrawami kuchni francuskiej i włoskiej, smakuje się czar renesansowej starówki. Tu dania kuchni autorskiej, wzbogacone wybornymi trunkami z różnych stron świata, zapewniają prawdziwe rozkosze podniebienia. Impresja to miejsce, w którym uroczysta kolacja, spotkanie towarzyskie czy rodzinne, a nawet biznes lunch zyskują prawdziwie szykowną oprawę. Restauracja Impresja, Tarnów, Rynek 12. Czynne codziennie od 12. W każdy piątek, sobotę i niedzielę zapraszamy na wieczorki taneczne. Marksus poleca żaluzje poziome 16,25 mm. Żaluzje drewniane, maty drewniane rolowane, rolety tekstylne wolnowiszące w kasetach, rolety rzymskie, rolety zewnętrzne antywłamaniowe, bramy garażowe rolowane, markizy tarasowe, ekskluzywne karnisze oraz siatki przeciwowadom ramkowe i rolowane. Marksus, Tarnów, ulica Graniczna 74, Koszyce Wielkie, ulica Stroma 19, telefon 014 634 1230. Dwadzieścia do 10 na torze w Wrocławiu. Mam informację z Bydgoszczy. Tam zielonogorzanie odrabiają straty. Para Klink Protasiewicz wygrała podwójnie z Dawidsonem, Michałem Szczepaniakiem i tylko 4 punkty przewagi Bydgoszczan. Przed nami wyścig szósty, którym na starcie zobaczymy w kasku niebieskim Chrisa Holdera. Rozpoczął od wygranej, potem trzecie miejsce. W kasku żółtym pojedzie Janusz Kołodziej. Jeden punkt przegrana z tym niesamowitym duetem Bierę-Gapiński. Na torze trzecim w kasku czerwonym pojedzie mistrz świata Jason Crump. Porażka z Rune Holtom. Na torze czwartym w kasku białym Marcin Rempała. No chyba jakaś ostatnia szansa na rehabilitację. Start wygrany chyba przez jadącego w kasku czerwonym Jasona Crumpa. Crump, Janusz Kołodziej, na trzeciej pozycji Chris Holder. Kramp odjechał nieco Januszowi Kołodziejowi. Na czwartym miejscu Marcin Rempała. Jeszcze ta strata do Holdera niewielka. No być może Marcin postara się o wywalczenie choćby jednego punktu. Teraz Chris Holder niebezpiecznie zbliżył się do Janusza Kołodzieja. Janusz, popularny Koldi, traci dystans do Jasona Krampa. Jason Kramp na prowadzeniu. Druga lokata Janusz Kołodziej. Na trzeciej pozycji jedzie Chris Holder, znów daleko z tyłu Marcin Rempała. Marcin Rempała, który chyba tego wyścigu nie ukończy, tam sygnalizuje defekt motocykla, ale po raz kolejny no chyba warto zwrócić uwagę, że defekt na czwartej pozycji jest zupełnie czymś innym niż na przykład defekt na prowadzeniu lub na punktowanym miejscu. Pewne teraz prowadzenie Jasona Krampa. Janusz Kołodziej bez szans na wygranie pojedynku z mistrzem świata. A przecież warto przypomnieć, kiedyś Marcin Rempała był tym zawodnikiem, który śnił się po nocach właśnie samemu Krampowi. Dziś Marcin Rempała jest cieniem tego zawodnika, który zachwycał przed trzema laty. Wygrana Jasona Krampa w czasie 64-40. Na drugim miejscu Janusz Kołodziej. Trzecia lokata dla Holdera. Defekt ostatecznie wpisujemy Marcinowi Rempale. Szósty bieg kończy się wygraną Atlasa 4-2. I drużyna z Wrocławia prowadzi już 24-12. Popatrzmy, świetny start jadącego w kasku czerwonym z trzeciego pola Jasona Krampa. Przypominam, zawodnika, który rozpoczął od porażki z Rune Holtom. Tu jeszcze bardzo blisko Janusz Kołodziej próbuje tam uczepić się pędzącego na pierwszej pozycji Jasona Krampa. Janusz Kołodziej atakowany przez Holdera, ale Holder nie da rady Kołodziejowi. Kołodziej nie da rady także zawodnikowi drużyny Atlasa, Jasonowi Krampowi. Czekam na start do wyścigu siódmego. Znów na pewno spore emocje w kasku żółtym pojedzie bowiem Rune Holta. Przypominam, wygrał swój pierwszy wyścig z Jasonem Krampem. W kasku czerwonym Andersen, tylko jeden punkt. Przegrana i z Golobem, i ze swoim klubowym kolegą Słaboniem. W kasku białym drugi start Stichauera, drugi start, o ile to można nazwać, bowiem już w pierwszym swoim występie na linii startu dotknął taśmy, został wykluczony. W kasku niebieskim Słaboń, który ma na swoim koncie 2 punkty, porażka tylko z Tomaszem Golobem. Na pierwszym polu startowym Rune Holta. Po prawej ręce będzie miał Hansa Andersena. Trzecie pole startowe Czech Hynek Stichauer.
Na czwartym torze, najbliżej pod bandą, w kasku niebieskim Krzysztof Słaboń. Wyścig siódmy. Przewaga drużyny Atlasa już spora. Szanse na odwrócenie losów tego spotkania raczej już minimalne. Dlatego z niecierpliwością będziemy w dalszym ciągu śledzić to, co się dzieje na torze w Bydgoszczy. Od krężnika żółty Holta, czerwony Andersen, biały Stichauer, niebieski Krzysztof Słaboń. Start wygrany przez Runę Holtę. Holta, próbujący go gonić Andersen. Holta przed Andersenem. Teraz atak Hansa Andersena, atak skuteczny. Czy Runę Holtę stać będzie na kontrę? Andersen, Holta na trzeciej pozycji, jedzie Słaboń. Na czwartym miejscu Hynek Stichauer, a więc znów niestety słabo juniorzy tarnowskich jaskółek. Andrzej Głuchy zdobył 2 punkty w swoim pierwszym wyścigu, a zdobył je tylko w momencie, kiedy wykluczony był właśnie Hynek Stichauer, a Piotr Kolberg to jest naprawdę zawodnik bardzo miernej klasy. Walka Runę Holty z Hansem Andersenem. Runę Holta na pewno jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Andersen przed Holtą. Na trzeciej pozycji jedzie Krzysztof Słaboń. Powiększą przewagę zawodnicy drużyny Atlasa, jeżeli takim rezultatem skończy się ten wyścig. Andersen, Runę Holta. Chyba Rysiek w tym wyścigu już nie da rady. Ostatnia prosta. Andersen wygrywa swój pierwszy wyścig w tym pojedynku. Na drugim miejscu Runę Holta. Trzecia lokata dla Słabonia. Na czwartym miejscu bez punktu Hynek Stichauer. 4-2 i w tym momencie już druzgosąca przewaga Atlasa. 28-14. Czas Andersena 64-60. Informacje z Bydgoszczy. Tam próbują walczyć, próbują odrabiać straty zawodnicy drużyny ZKŻ-u Kronopol Zielona Góra. Wygrywali swoje wyścigi i Iversen i Walasek. Przewaga drużyny Polonii stopnia do 2 punktów. My oglądamy powtórkę wyścigu siódmego. W żółtym Runę Holta, w czerwonym Andersen. Walka na pierwszym łuku wygrana przez zawodnika zespołu jaskółek, ale w tym momencie kapitalny, fantastyczny, rewelacyjny atak przez tego doskonale spisującego się i w lidze, i w zawodach Grand Prix Duńczyka Hansa Andersena. Andersen przed Runę Holtą w ten sposób rewanżuje się za porażki, choćby poniesione w zawodach o drużynowy Puchar Świata. 4-2 i 28-14. Andersen przed Holtą, mimo ataków, mimo tam, że w pewnym momencie Runę Holta wyprzedził jeszcze Andersena, sytuacja na torze nie ulegnie zmianie. Mamy informację także z Bydgoszczy. Protasiewicz i Lindgren pokonali Okonieckiego i Dawidsona i drużyna Polonii przed 2 wyścigami nominowanymi prowadzi 40-38. Mamy także rezultat kolejnego, 14 wyścigu. Niedobra sytuacja dla Unii. I Iversen, Michał Szczepaniak, Lindgren i Buczkowski 4-2 wygrywają goście i prowadzą przed ostatnim wyścigiem nominowanym 44-40. A więc to oznacza, że praktycznie prawdopodobnie w barażach pojedzie zespół tarnowskich jaskółek, o ile tam na torze Bydgoszczy nie zdarzy się coś niesamowitego. Wyścig 8, rezerwa taktyczna w miejsce Jacka Rępały. Do tej pory słabiutko spisującego się pojedzie Janusz Kołodziej. W kasku czerwonym Jason Kram. 5 punktów. Porażka z Holtą, wygrana właśnie z Jarszem Koziejem. W kasku żółtym Tomasz Golob. Rozpoczął od wygranej, potem trzecia lokata. Wygrana z Andersenem, porażka z Bierę i z Gapińskim. I w kasku niebieskim Holder, który w 2 startach ma na swoim koncie 4 zdobyte punkty. Trudne zadanie i Goloba, i Janusza Kołodzieja. Jason Kram pokazał już w tym kolejnym swoim wyścigu, w 6. wyścigu, kiedy wygrał pewnie z Januszem Kołodziejem, że znów jest w wysokiej formie. Od kawężnika biały Janusz Kołodziej, czerwony Kram, żółty Tomasz Golob, niebieski Holder. Walka na pierwszym łuku, ciasno, cała trójka razem, prowadzenie obejmuje jadący w kasku czerwonym Jason Kram, atakowany przez Tomasa Goloba, blisko krawężnika Janusz Kołodziej. Za plecami Jasona Krampa 2 zawodników tarnowskich jaskółek, ale Jason Kramp tu przecież na tym torze, który już doskonale zna to kolejny sezon występów Australijczyka w barwach Atlasu, no chyba nie pozwoli sobie tego zwycięstwa odebrać. Jason Kramp, Tomasz Golob, Janusz Kołodziej, na 4. pozycji Chris Holder, a więc układa się ten wyścig na rezultat 3-3, a to oznacza, że nadal utrzyma się ta
w tym momencie już na pewno bardzo wysoka 14-punktowa przewaga drużyny Atlasa. Jason Crump, dwójka zawodników, tarnowski jaskółek, to już nieważne, który będzie drugi, który będzie trzeci. Z Jasonem Crumpem w tym spotkaniu, w tym biegu już nie wygrają. No i mam informację z torów w Bydgoszczy, tam w ostatnim wyścigu, niesamowita sytuacja, wykluczony za spowodowanie upadku Piotr Protasiewicz, wygrywa ten wyścig Okoniewski, a Krystian Klecha na ostatnich metrach jakimś takim desperackim atakiem wyprzedza Grzegorza Walaska. 5-1 wygrywa drużyna bydgoskiej Polonii i mecz kończy się rezultatem 45-45, a to oznacza, że bez względu na wynik tego pojedynku, który w dalszym ciągu jeszcze trwa, oglądamy powtórkę wyścigu ósmego. Drużyna unitarnów mimo przegranej ostatecznie zachowa miejsce w pierwszej szóstce. Będzie to szósta lokata i w kolejnej rundzie, już w rundzie play-off, walczyć będzie z zespołem Unibaksu, drużyną, która wygrała ostatni mecz na torze w Lesznie 46-44. No niestety w tym momencie nie pozwolono nam na rejestrowanie dalszego przebiegu tego spotkania. W dziewiątym wyścigu przez fakty w roli jokera pojechał Rune Holta, kapitalny występ Norwega jeżdżącego z polskim paszportem, i Rune Holta wygrał przed Januszem Kołodziejem, Andersenem i Słaboniem 8-1, 32-25. W tym momencie pojawiła się szansa przed jaskółkami, jednak błyskawiczna odpowiedź Atlasa. Bierej, Gapa wygrali podwójnie z Holtom i Głuchym 5-1, było 37-26. W 11 wyścigu Słaboń przed Kołodziejem, Jasonem Crumpem, Jackiem Rempałą i Crumpem, który zajął ostatnią lokatę, jeden przebłysk w wykonaniu Jacka, był 40-29. W 12 golo przed Gapińskim, w 13 Holta pokonał Bierę i Andersena, w 14 wygrana Andersena i świetnie jeżdżącego Gapińskiego, w ostatnim wyścigu Crump wybywa przed Bierę, Holtom i Golobem 5-1 i cały pojedynek kończy się rezultatem 56-37. Unia jednak pozostaje w szóstce. Sponsorem programu jest Termoinstal, dostawca energooszczędnych systemów grzewczych.